Cześć, z tej strony The Equestrian i zapraszam Was na oglądanie kolejnego vloga ze stajni Mortęgi. Ja sobie jeżdżą na oklep. Tu Nina. A tam Wiśnia z Amelią. To taka myślska tutaj. Proszę bardzo. A ja tutaj pozdrawiam, to ja jestem Kamyszycka. Pozdrawiam. Nela spadła. Nela, jedź. Jedź turcy. Ona lubi? A, tak widziałam chyba na story czy coś. Pogardziła? Nie chcę. Pogardziła Lizawą. Skoczki. Wow! Zmęczeni. Nikola. O Jezu, jak to słyszycie? To wiecie, jak się zmęczyliśmy. Chillujesz sobie na drągu? Tak. Skakaliśmy to niby małe, ale... I tutaj krzyżaka on był wyższy. Amela ku posprząta czy sprząta? Hop. Sobie patrzymy, czekamy na naszą jazdę. No jeszcze godzinę. No nie całą godzinę. O, wraca ku posprzątacz. Taka zamulona, smutna, z kupami. Nawet. A jaki masz? Zielony, z QHP. Ja pamiętam. A weź może jakiś cedopasu taki. Telefon Nikoli ma lepszą stabilizację. Weź sobie ten, tam jest, o. Weź sobie to. Ej, a jaki bat na nią? Bat tam jest napisane, na gadach długi raczej. Na jazdę dostałam makatę, właśnie tutaj zakładała mi kantar. I przy okazji chciałam podziękować dziewczynom za wszystkie nagrania. W następnych filmikach będziecie widzieć, jak przygotowuję makatę do jazdy. Czyszczenie konia. Może, no? To jest górę. No to jak nie chcecie, to nie pójdziecie. Będzie ciepło. A ja nie chcę tak samo. Dorotka za pi... Zapraszam teraz do oglądania mojej jazdy. Jazda mi się naprawdę bardzo podobała. Nauczyłam się kilku nowych rzeczy i pan instruktor był bardzo miły i bardzo dobrze tłumaczył. Standardowo podczas mojej jazdy zdawały się momenty, w których nie potrafiłam na przykład zrobić
wolty w galopie, ale to wszystko jest do dopracowania, więc musicie mi to wybaczyć, bo nadal się uczę. Przy okazji zapraszam na mojego Instagrama, bo naprawdę dużo się na nim dzieje. Jazda była super. Nie, super. I jestem tak zmęczona, jakbym nie wiem co robiła i za 3 godziny. Rankinka. Jak się spocił konisko. I kola. Byliśmy na pławieniu, jestem cała we włosach, w sierści, szeklady. Jak wam się podobało? Fajnie było. Ale jestem piękna, szekladowa. Byliśmy się na pławieniu. No ja też. No. Wzórki. To na pewno. Ogonek piękny. Ja bym nie podcięła pod tym ogon. Ona ma za długi. Dzięki za oglądanie. Jeśli dotarłeś do końca, napisz hashtag makata. Do zobaczenia w następnych filmach.